Konkretne odpowiedzi posłuchajmy próby rozmowy z Jarosławem Kaczyńskim. Zakończyła się tak, jak widzieliśmy. Żadnego komentarza na razie nie mamy. Spróbujmy jeszcze raz. Zatrzymałem się na 30 sekund. Premier sięga nie tam, gdzie powinien, zapowiada. Panie prezesie, jak pan docenia to? Na sekundę, jakby się pan zatrzymał. Proszę państwa, naprawdę to nie są warunki do rozmowy. To jakby pan stanął, to by mieli. Zatrzymajmy się, zatrzymamy też nie. Bo już pan powiedział, że jest zręczne, więc chcielibyśmy się zrozumieć i dobrze zinterpretować pana. Dlaczego zręczne? Na czym polega zręczne? Bo to główna cecha tego wystąpienia to jest taka, że ona jest zręczna. Co to znaczy? Co to znaczy? Jakiś trichik pan premier stosował? No bywają niezręczne wystąpienia i bywają zręczne. To jest zręczne. Ale nie chce pan nam wytłumaczyć, dlaczego zręczne. No to sami państwo powinni. Ale czy dlatego, że na przykład bardzo się premier upomina o biednych, dba o najbiedniejszych, o tych... A oni zapłacą za... Przepraszam bardzo, ale naprawdę, no nie jest to... Chociaż pana powie, czy pana zdaniem to expose faktycznie pozwoli uchronić Polskę przed kryzysem. Expose przed niczym, no, gdziekolwiek expose nie jest w stanie działać, to jest kwestia praktyki. Ale czy to według pana zagwarantuje cokolwiek? Kurwa, no! Zręczne, tak jak słyszeliśmy przed chwilą od prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, jedyny komentarz dotyczący tego expose, że było to expose zręczne. W Sejmie Agata Adamek, dziękuję za ten komentarz. W studio w TVN24 Krzysztof Skórzyński, Fakty TVN.